Uczniom Boże, coś wam powiem. Wszyscy stający przed Jezusem chcą usłyszeć Jego słowa. A najlepiej, żeby to były słowa, które im się będą podobać, bo będą dopasowane do ich potrzeb i życia. I nie otrzymują zadowalającego komentarza. Nie słyszą pochwał dla swoich czynów, bo Jezus mówi, że przez zatwardziałość serca nie chcą przyjąć nauki Bożej. Dziś chodzi o małżeństwo, w innym czasie o kolejne ludzkie nadużycia, o chciwość, zazdrość, brak miłości. Ci, co przyszli dziś z pytaniem, czy może mąż oddalić swoją żonę, jakby wręcz zapytali, czy człowiek może odsunąć człowieka od miłości. Niestety może, ale nie jest to dobre posunięcie, bo zawsze ktoś na tym ucierpi. Na początku ten, który został odsunięty, a później ten, co tego dokonał, o ile zrozumie swój czyn. Na przykładzie małżeństwa Pan pokazuje miłość Boga do człowieka. Bóg, który stał się człowiekiem, zjednoczył się z nim nierozerwalnie. Dał mu swoje oblicze, swój czas, swoje życie i swoją miłość. Bóg uczynił człowieka podobnym do siebie, we wszystkim oprócz grzechu. I to jest właśnie ten nasz wybrakowany element, który z czasem psuje nas i nasze życie. Naszym pragnieniem jest poznać naukę Jezusa. Jesteśmy na to otwarci, a jednocześnie jesteśmy tak mało zdolni, by tę naukę pojąć. Nie pojmując jej, nie możemy przekazywać jej dalej. Kiedy nie wszystko rozumiemy, nasze nauczanie może być jak zabawa w głuchy telefon. Coś usłyszałem, nie zrozumiałem, więc powiem coś innego. Tak od słowa do słowa, od człowieka do człowieka, ten ostatni usłyszy coś zupełnie przeciwnego, niż zostało powiedziane na początku. A na początku Bóg powiedział: opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Więc kluczem do zrozumienia dzisiejszego fragmentu jest jedno słowo – zjednoczenie. Ono jest siłą. Człowiek w jedności z drugim człowiekiem może bardzo wiele zdziałać. Człowiek zjednoczony z Bogiem może jeszcze więcej. I to jest siłą naszego świadectwa. Papież Benedykt dał taki komentarz. Jedną z największych posług, jakie my, chrześcijanie, możemy wyświadczyć naszym bliźnim, jest dawanie im naszego spokojnego i mocnego świadectwa o rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, chroniąc je i wspierając, ponieważ jest to niezwykle ważne dla teraźniejszości i przyszłości ludzkości. Jeśli jednak nie ma tej ścisłej więzi człowieka z Bogiem, to nie ma też mowy o skutecznym świadectwie. I nie ma też mowy o trwaniu w małżeństwie, kiedy zaczyna się robić trudniej. Tylko uczy nas świat, który nie chce Boga, że jak się coś psuje, to musisz mieć nowe. Nieważne, czy to będzie auto, pralka, telefon czy małżonek. Na wszystko jest 2-letnia gwarancja. A Bóg daje ją dożywotnio na ziemi i wiecznie w świecie przyszłym. Tak jest właśnie nauczanie Jezusa. Takie są Jego słowa, które nie głaszczą postępujących inaczej, ale mówią, że jest to złe postępowanie, bo nie potrafimy nagiąć karku i zmienić swojego postępowania. Pamiętajmy, grzech dużo obiecuje, nic nie daje i kradnie wszystko. Będąc daleko od Jezusa i Jego dróg, nie znajdziemy prawdziwego szczęścia. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.